No i witam cię, dobry człowieku, i to nie zostawię żadnych wątpliwości, że jesteś dobry. Uwaga, czołóweczka, i działamy! Doświadczajcie, kochani, mocy Słowa Bożego! No bo zobaczmy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jezus jest Słowem na początku, to jest Słowo arche. To jest to same Słowo, które jest użyte na początku Księgi Rodzaju, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to wszystko było dobre, kiedy stworzył człowieka, był bardzo dobry. Kochani, i tak jest, że człowiek z natury jest dobry. Kiedy małe dziecko po prostu się rodzi, ono jest pełno dobroci, pełne takiej czystości, pełne piękna, tak jest. I to jest dzieciątko, które żyje w światłości. O tym mówi dzisiaj prolog też, że kiedy my się rodzimy, to rodzimy się w światłości. Dopiero my gdzieś w życiu zaczynamy tracić tą światłość przez nasze złe czyny, przez nasze grzechy. I to inny fragment z Biblii znowu mówi o tym, że nasze dobre uczynki są jak światło. Bóg mówi o tym, Jezus, że jest światłością, która w ciemności świeci. Jan Chrzciciel jest lampą, czyli jest tym, który nie jest sam światłem, ale jest tym, który jest świadectwem, jest tym, który świadczy o światłości. Czyli tak samo jak lampa bez prądu, no nie zaświeci, a lampa z prądem da nam po prostu światło. I kochani, to jest piękna wiadomość, to jest naprawdę dobra nowina, to jest Ewangelia, to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem. I to nawet kiedy spotykamy ludzi, którzy popełniają złe czyny, którzy bardzo grzeszą, nie mówimy, że oni są złymi ludźmi, ale że złe są jedynie ich czyny. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrym zwyciężaj. Fajnie, zawsze o tym popiełuszku też mówił, święty Paweł o tym też pisał. Także jesteśmy z natury dobrzy i ja pragnę właśnie to widzieć też w innych osobach, że oni są po prostu dobrzy. I teraz zobaczcie, co się stało. Świat zaległy ciemności, na skutek grzechu, na skutek odejścia też od Boga, na skutek naszych złych czynów. I przyszła światłość. Przyszła światłość jako małe dzieciątko. Narodził się ten, który właśnie wprowadził światło w nasze życie. I jeżeli ktoś ci kiedyś mówi, że życzy ci, żeby Bóg się w tobie narodził, czyli żeby narodziła się w tobie światłość, żebyś nie był w ciemności, ale żebyś dobrze widział. A dobrze widzieć, to znaczy widzieć dobre swoje strony, widzieć dobre strony innych, widzieć zalety, widzieć piękno, widzieć starania, widzieć dobre motywacje, to jest po prostu widzieć w światłości. Bo jeżeli, wiecie, to wszystko jest przyciemnione, to my nie zobaczymy tych dobrych rzeczy. I dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo tak mnie właśnie poprowadziło w stronę tej światłości. Więc kochani, bądźmy ludźmi światłości. Chrystus się narodził właśnie po to, żeby ta światłość przyszła. I ja wam błogosławię, żeby to błogosławieństwo ściągało z was jakąkolwiek ciemność. Żeby te złe myślenie o sobie, o innych, te jakieś takie hejty, które się po prostu pojawiają, żeby to wszystko poszło won, a żeby po prostu jaśniała nad wami światłość. Światłość od Boga, który był, który jest i który przychodzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrej niedzielki, smacznego obiadu, a możesz kolacyjka albo dobrej kawki. Wszystkiego, wszystkiego naj. A to jest taka nowa seria, Czas na Słowo. Kiedy jest dobry czas na słowo? Zawsze, kochani, zawsze. Za niedługo pojawi się taka nowa czołóweczka. Wszystko przed nami. Ha, pozdro!